Cycek wychodzi? Czyli jednak coś urosło. Cześć. Cześć! Witajcie na kanale Ladies. Dzisiaj specjalnie dla Was sprawdzimy, czy to cudo będzie w stanie powiększyć nasz biust. Istnieje coś takiego jak, uwaga, uwaga, olejki powiększające biust. Tak. Lol. Czego to ludzie nie wymyślą, nie? No, ja muszę się przyznać, że kiedyś czytałam o powiększaniu biustu. Nie, dlatego, że chciałam sobie powiększyć biust, to wszystko idealne. Ale rzeczywiście są takie masaże specjalne, że w określonym kierunku trzeba masować jedną pierś, na przykład w prawo, drugą w lewo, trzy razy dziennie i to ponoć bardzo daje efekty. My mamy taki ajwoje, oil, natural oil, essential oil. Tak. To jest coś takiego z Chin. Ja jedyne co słyszałam, to zawsze mi mówiła pani na technice, gdzie robiłyśmy różne ciasta, wypieki i tak dalej, że kiedyś kobiety to miały większe piersi, bo dużo mieszały, ugniatały, ugijały. Jak myjesz naczynia, tak, to wtedy rosną ci piersi. Tak, że po prostu jak robimy te domowe roboty, te babskie domowe roboty, to nam piersi rosną. Może dlatego nie mam właśnie zbyt dorodnych piersi, bo za dużo nie robię jeszcze. Ja to używałam, ale to było tak, może mogę powiedzieć, w piwnicy, żeby nikt nie widział, bo mój chłopak jest lekarzem. Taka mała reklama. I on po prostu mi powiedział, że ja nie mam w ogóle opcji tego do wykorzystania tego, więc robiłam tak, żeby to nie było po prostu tak. A jak się okazało teraz, jak gadałam z dziewczynami, tutaj jest instrukcja, jak musicie to wcierać. Ja byłam w szoku, jeśli chodzi o to opakowanie, bo to wygląda naprawdę ekskluzywnie. To prawda, tak. Złoto na drewnie i no. To naprawdę jest taka sklejka. I tutaj była taka naklejka jakby świadcząca w ogóle o jakości, tak, to tak wyglądało naprawdę, więc ja byłam pod wrażeniem opakowania. I napisane jest tak, że żeby dwa razy dziennie używać tego olejku, raz rano i wieczorem, najlepiej po kąpieli. No i ja się stosowałam do wszystkich zaleceń, przeczytałam ulotkę, nie tak jak ty. Ja nie czytałam. Ale czy mi to pomogło w czymś? Byłam zadowolona z tego olejku w takim sensie, że jakby on nie był ani jakiś taki bardzo tłusty, to był taki naprawdę fajny olejek, taki można powiedzieć po prostu nawilżający. Mhm. Jakby nie miałam jakiegoś uczucia dyskomfortu, jak się tym wysmarowałam. Ale dla mnie fajne było to, że bardzo szybko się wchłaniał. Naprawdę bardzo szybko, tak. Nie tak jak zwykłe te inne oleje, na przykład arganowy, to tak. Zawsze masz tą oleistą twarz przez bardzo długi okres, a ten bardzo szybko się wchłaniał, więc spokojnie tak. Rano bierzecie szybki prysznic, smarujecie się i spokojnie i możecie gdzieś. Tu jest też fajne to, że ten olejek jest z kwiatów, liści, owoców, jakichś takich rzeczy, no to jest zupełnie naturalne. No zapach ma piękny, serio. Buteleczka jest fajna. Możecie zobaczyć, jak to wygląda w pudełku. Ja nie wiem, gdzie to można kupić, na Allegro. Wydaje mi się, że przez internet trzeba zamówić. Tutaj mamy na obrazkach, że to serio, tak serio powiększy. Nie, takie macie większe. Ja nie zauważam żadnej zmiany w moim. Ale ma, na pewno ma ładny zapach. Nie do końca wierzę, że sam olejek może sprawić jakąś większą zmianę w rozmiarze. No i ostatecznie nie zmieni, u mnie się nic nie zmieni. Mówiąc kolokwialnie, to mi te cycki urosły, ale dlatego, że ja po prostu mam teraz te dni, więc jakby to jest u mnie naturalne, że mi w tym okresie rosną troszeczkę, więc nie wydaje mi się, żeby nie, to była to zasługa olejku, ale można by to jakoś podczepić do tego olejku. Dobra, u mnie to było tak, że to ja to robiłam, czy nie wiem jak inne kobiety, ale jesteśmy kobietami, więc mogę to powiedzieć, że przed okresem byłam, więc urosło mi i od tego i plus okres, czyli i olejek i okres i to był taki efekt, oh, wow. Ale jest jeden fajny efekt, ja w ogóle nie dbam niestety o skórę na ciele. Nie balsamuję jej i bardzo żałuję. Niestety to już spadło, czy z powodu tego, że przestałam to wykorzystywać, wcierać czy nie, ale powiem, że to jest... Ja w takie coś no nie wierzę, no to... No. W ogóle skóra tutaj była taka mięciutka, że tak aż mi się chciało siedzieć i masować samą siebie. No. Ale to myślę, że jakikolwiek olejek, tak, co nie? Albo balsam. Pozytywne więc... efekty ale tak. Ma, jakby nie było. To kosztuje po przycenie prawie 8 dolarów. Więc będę z wami, tak mówię prawdę w oczy,
co za 8 dolarów może powiększyć wam piersi? Hello! Jeśli chodzi o kobiety, to często działa efekt placebo. Więc możecie sprawdzić, bo wydaje mi się, że wtedy może się okazać, że na przykład dla własnej samooceny będziecie się czuły lepiej i będziecie myślały, że macie większe piersi, nawet jeśli tak nie będzie. To prawda, ale może taki olejek jest fajny nawet do tego masowania, gdybyście na przykład uważały, że masowanie daje efekt, bo rzeczywiście są przypadki, że daje ten efekt, więc myślę, że do takiego masowania spokojnie możecie wykorzystać właśnie też olejek. Ale wiecie co, ja kiedy wzięłam ten olejek, spróbowałaś na rękę, wiesz, to... U mnie to było, oby tutaj sutek mi nie urósł, wiesz, coś nie te. No to nie wiadomo, a może to jest taki efekt pyk. Nie, no to jest zwykły moim zdaniem olejek, który fajnie pachnie, nawilża, nawilża. To też nie chodzi o to nawet, żeby powiększać, tylko fajnie jak te piersi są ujędrnione, jak są naprawdę chodzi. Takie soczyste i... No, i lubię takie. No i jakby przez masowanie z takim olejkiem, one mogą się stać naprawdę takie jędrne i zupełnie przyjemne w dotyku. Dziewczyny, blogerki, polecamy to w ogóle nagrać ten odcinek. Może, czy już jest? Może u was zadziała, może to my może, jesteśmy. Tak, może my jesteśmy takie bezcycowe. No, ale fajnie, czyli... Na pewno spróbujcie, a same spróbujcie, naprawdę. Piszcie w komentarzach na dole, czy w ogóle wierzycie w taki jakiś cud. Cud produkty, a także koniecznie odwiedzajcie naszego Facebooka Ladies oraz Instagrama. Linki poniżej. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się, hej!